Cześć, czołem. Chyba nie muszę wam przedstawiać tego zawodnika, prawda? Audi R8, V10, AWD Performance. Topowa odmiana, 620 koni po ostatnim faceliftingu. Pierwszy super samochód ze stajni Audi. Po dziś dzień de facto jedyny ikona wśród tych samochodów supersportowych, która zawojowała świat, doskonale sprzedający się egzemplarz, model. Niestety, i to jest myślą przewodnią tego krótkiego filmiku, V10, która czyni ten samochód de facto tym, czym jest, która jest jedną z najlepszych jednostek ostatnich dwóch dekad, która brzmi fenomenalnie, jeździ kapitalnie i tak jak mówię, ten samochód dzięki właśnie temu silnikowi jest tak boski, niestety odchodzi już do lamusa, ponieważ Audi zakończyło produkcję R8, nie możecie już zamówić tego samochodu w salonie. Koniec. Odeszło już niestety do przeszłości i razem z R8 to cudo, to dzieło sztuki również odeszło do lamusa. Koniec. Zostało tylko to, co na rynku używanym. No to jest ogromna szkoda, bo to jeden z najciekawszych silników, jakie możecie spotkać w samochodach sportowych. Z najlepiej brzmiących, jeżdżących. Zresztą to się broni wszystkim. Prawdopodobnie powstanie następca R8, aczkolwiek zgodnie z takimi pierwszymi przeciekami medialnymi będzie nazywać się Audi R-Next i będzie samochodem w pełni elektrycznym. No, komentarz pozostawiam wam. Znak czasów, ale nawet jeżeli byłby to najpiękniejszy samochód świata, miałby milion udogodnień, to nigdy nie będzie to samochód z taką V10, 620 koni pod maską, przyspieszającą do setki w 3,1 sekundy. To już nigdy nie będzie to samo. Także no zobaczcie, jak to wygląda. Pamiętam, gdy wchodziła pierwsza generacja R8, ten samochód wyglądał jak z gry komputerowej. Był wręcz bezczelnie futurystyczny i minęło tyle lat. Bryła de facto nie zmieniła się aż tak bardzo, a on dalej jest po prostu piękny, jest bezczelnie piękny. To pierwszy samochód zresztą z reflektorami laserowymi, jakie w ogóle zastosowano w samochodzie cywilnym, które miały zasięgu 600 metrów. Ale wracając do tematu. Niestety R8 już odeszła. Niestety nie możecie już zamówić, kupić nowej i razem z nią to fenomenalne, legendarne V10. Może ja wam zresztą pokażę. Bo przecież szkoda by było tam nie zajrzeć. Chyba muszę najpierw... Tak jest, najpierw zapłon. I tutaj mamy... Tak jest. O rany. O to tutaj we wszystkim tym chodzi. O to się właśnie rozbija cały widz. Cała komora silnika jest odziana karbonem. No i niestety to cudo już nam znika z rynku samochodów sportowych z działu Audi Sport. Szkoda, naprawdę ogromna szkoda. Zostaje tylko to, co na rynku używanym. Samochód jest praktycznie nowy, to jest 2017 rok produkcji. Pochodzenie jest krajowe, to samochód z polskiego salonu. Na gwarancji do maja 2024. I chyba jest to pełna specyfikacja wyposażenia, o ile dobrze kojarzę, bo mamy tutaj do czynienia ze specyfikacją na 1 153 000 zł. No jest naprawdę grubo. Mamy tutaj prawie wszystko. Oczywiście hamulce ceramiczne i tak dalej. Felgi Audi Sport, pełen pakiet karbonozowy z zewnątrz. To wszystko jest z węgla. Co za maszyna. Jest u nas dostępna od ręki. Myślę, że jak z wszystkimi V10 z palety waga
Ten samochód również myślę, że będzie stanowić Youngtimera, a później klasyka, właśnie ze względu na ten silnik i na legendę, jaką obrósł. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!